czołem, rodacy. Nowy dzień, nowy ja. Już żeśmy dotarli wczoraj do naszej nowej miejscowości. A gdzie jesteśmy? To Rainbow Point. Elewacja 9000 feet, stóp. A tak naprawdę to 2700 metrów. Ale zobaczycie, ciekawe czy zgadniecie, gdzie jesteśmy. Zaraz dojdę, pokażę wam, kto zgadnie, gdzie jesteśmy. Uwaga, jesteście gotowi? Jesteśmy w Bryce Canyon, także tu jest pięknie. To jest Utah, jakieś 5 godzin, tak jak mówiłem, od Las Vegas. I stąd jest do Zion Canyon, jakieś 2 godziny, jak dobrze myślę, ale już chyba tam nie zdążymy pojechać tym razem, bo jutro już wracamy do Vegas, bo mamy tam hotel, dzieciom jeszcze trochę pokażemy, no i wam oczywiście pokażę Vegas troszeczkę, no i do domu w niedzielę wracamy już, koniec dobrego. A dzisiaj zostańcie ze mną i pokażę wam fajne hajki i widoczki. Do zobaczenia później. Hejka. Następny punkt widokowy, naturalny most. To mamy zdjęcie na ścianie u nas zrobione w domu. Myśmy zrobili taki duże zdjęcie, obraz taki. Zaraz będziemy szli na jeden z hajków. Cudownie, co? W sumie już nie musicie przyjeżdżać tutaj. Wszystko na was nagrałem. Nie żartuję. Na wideo to nie daje tej piękności, co jak jest naturalnie. Polecam. Przyjeżdżajcie. Hajkujcie. Tam chodzą ludzie. Tam właśnie będziemy. Dobra. A my zaraz będziemy szli na hajk. Właśnie tam pójdziemy tam. I później gdzieś tam będziemy schodzić. Tam.
tam gdzieś są ludzie, widzę, a gdzie to ten szlak, o tam, o, tam są ludzie, tam szlak, tam, gdzieś tam i gdzieś wyjdziemy tam. Będzie spoko. 2,9 mili to prawie 5 km hike. Także powinniśmy, no z dziećmi to pewnie zajmie nas godzina. Nie będę całego nagrywał, bo to będzie długi filmik, ale jak będą ciekawostki fajne, no to nagram przecież. Fajne widoczki. Dobra, to widzimy się na hajku. Na razie, hejka. A tak wygląda po drodze hajk. Takie widoczki. A my idziemy. I tu. Najlepiej, znaczy w dół, yeah. To łatwo. Ok, thank you. A do góry. Chodźcie. Tam idzie szlak. No i tam będziemy szli. Tak wygląda fajnie. Fajnie wygląda, nie? Wszystko. A jeszcze jeden widoczek z góry, a później będzie z dołu. A my dalej ciśniemy w dół. Takich dziur jest dużo, już chyba trzecią żeśmy minęli. Przychodzisz i następny widoczek. Gdzie jest ten punkt widokowy, gdzie był? Chyba tam, nie? Tam, bo żeśmy stali. No, to jest tam, gdzie zaczęliśmy, czy nie? Nie. Aha, tam, no. No widzicie, tam nagrałem na początku, że tędy będziemy szli. No, jesteśmy. Nie kłamałem. Później będzie ciekawie. O, tam następna dziupla. Później będzie ciekawie, jak będziemy wchodzić. To już nagram wam przy końcu. Bo tu takie same widoki cały czas. Znaczy nie takie same, no ale przyjdziecie, to sobie nagracie sami. Ha! Do zobaczenia na końcu. No, a my już prawie idziemy pod koniec. Teraz będzie sapanie. Bo cały czas pod górę. Z górki łatwo, ale pod górkę trudniej. Patrzcie na to drzewo, wyrosło w środku tych skał. Fajnie, co? Idziemy. Patrzcie, dwa drzewa wyrosły.
Schody do nieba. Dobra, pokażę wam później, jak to wygląda. Uj. A tu mamy takich zwierzaków. Cześć mały, co jesz? Co jecie małe? Oj, patrz. Zaczyna się. Chodź Ula, idziemy. Póki mamy energię. Po angielsku jest what comes down must go up, a po polsku nie wiem jak, co idzie na dół musi wejść do góry, nie wiem, może dobrze, może nie. Zaczyna się sapanie, moi drodzy. Będzie fajnie, mówili. Dobra, koniec sapania, idziemy. A, takie schody. Ale fajnie, nie poganasz. Idziemy. Już prawie połowie do nieba. Byliśmy tam. Wiecie, o co chodzi, nie? No, do góry i do góry. Okej. Darko. Nasz piękny hajk dobiega końca. O, no i co? Tyle, że my przeszli. To już koniec. Nie ma już nic. Jesteśmy wolni. Możemy iść. Kurde, fajnie. Kalorie zgubione. Będzie się dobrze spało. Może jeszcze jeden mały hike robić, zrobimy na wodospad. Jakiś tam mały widzieliśmy. Zobaczymy. Ale chyba tak. O, i tu już jest koniec. Już tam mamy parking samochód. Także było fajnie. Można się spocić, ale nie za bardzo. No, zajął nam 50 minut na luzaku z dwoma pauzami na wodę i zdjęcia. Także spoko, polecam. Sunset Point hike. Larka. Jeszcze tak na zakończenie panoramic view. No, 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 no,
Pablo! Na zdrowie! Jak będziecie w tym Bryce, to też jest Moss Cave Trail. To jest za parkiem, trzeba wyjechać z parku w prawo i 2 mile się jedzie do takiej wody. Tam będzie, tam dalej będzie jakiś mały wodospadzik i jakaś jaskinia. Zaraz podejdziemy. To jest 0,4 mili, nawet 0,5 kilometra nawet nie. Ale jest pięknie, kurde. Zobaczymy, kurde. Co się nie zrąbał? O, jaka zimna woda! Macie kamienie? Wow. Super! Fajna woda! Dobra, idziemy popływać trochę. Słyszycie to? Wodospad, gdzieś pobliżu. O, tu jest, kurde. Haha, nie wiedziałem. Fajny. Fajny, mały. Diana! Nie, wychodź, tu nie jest blisko! Ale fajnie, chłodno. Super! Mógłbym tu mieszkać. Pięknie. Woda idzie tu, i tu, i tu, i ten wodospad. Przepładnie. Przepiękny widoczek. Zobaczymy. Jak mnie zrąbał, o właśnie. Wow. Oho, tu jest wodospad. I tam jest moja Bianka. Super to wygląda. Polecam, jak będziecie w Bryce Canyon, żeby przyjechać do Best Western. Tu masz, wiecie, taki bufet stają. Płacicie za bufet i jecie ile chcecie. Także jest spoko. Są nawet lody, sałaty, taki bufet stają. Są 2 Best Westerny, jeden po drugiej stronie, a drugi po drugiej stronie. My żeśmy zawsze tutaj stawali, a tym razem jesteśmy po drugiej stronie, ale jak jesteście
Best Western, to też mają, że tutaj, gdzie teraz jestem, to jest basen w środku i jacuzzi w środku, no i basen na zewnątrz, mają kabiny, mają takie tipis, zresztą pokażę wam jak zjemy, bo jestem głodny, więc idę jeść. No, tutaj tak wygląda nasze żarcie. O. Dobra. Hejka, pokażę wam trochę jak to wygląda. To tak nazywa się hotel Best Western Inn, Ruby Inn. Ma restaurację. Ma camping. Galerie takie. Patrzcie na maszyny. I się nazywa Best Western Ruby Inn. A po drugiej stronie jest tak samo Best Western. I jak my teraz tam zostajemy, też tam mają basen, a tu mają basen w środku z jacuzzi, więc im jak tu czy tu zostajecie, możecie używać to i to, więc tam właśnie żeśmy jedli. Tak wygląda w środku. Pokażę wam. Ups, na palce. Mają tutaj taki mały sklepik. Tu macie różne obrazy, można do kupienia. My mamy właśnie taki sam, co my żeśmy robili takie zdjęcie. My. Także się idzie. Szybko wam to pokażę, bo chcę mi się iść do basenu później, więc mamy przez godzina, która to jest godzina? 6:18. Opa. O. No i co, tam jest jacuzzi. No i basenik. Ludzie się kąpią. Dobra, zaraz włączę, jak będę z zewnątrz. Nie wiem, z wami był. Tu jest taki sklepik z pamiątkami, z różnymi naklejkami, magnesami. Tak to wygląda. On tu jest. Zabawki różne tam. Jak zwykle ciuchy, kapelusze. Dobra, nie będę nagrywał sklepu, bo to... Ale wiecie o co chodzi. Pokażę wam jak jeszcze, gdzie, po czym można spać, jak wyjdę na zewnątrz. Ostatnio tu byliśmy, to mieliśmy pokój ten, o. Mieliśmy widok na takie coś. Tam właśnie jest RV park, camper park. Tam było tak samo. A w takich, jak tu widzicie, tipis można też spać. No i tam dalej. Tam jest ich pełno. Także można też takie coś wynająć. Albo w takich apartamentach jakby, nie, hotelik taki. Także fajnie, spoko jest. Ładnie blisko do wejścia do Bryce Canyonu. Aha, bufet był $26 za osobę. Także, no ale jest, możecie dużo jeść, wszystko. Możecie tam siedzieć przez 2 godziny i żreć jak chcecie, no. All you can eat buffet się nazywa, nie? Także taka ciemkołaska. Dobra, ja kończę chyba już dzisiaj, bo zaraz idziemy na basenik trochę jacuzzi. No i co, jak coś to nagram coś jeszcze może jutro i dodam do tego widia, jak tutaj nie będzie wystarczająco. A jak nie, no to co? Dziękuję wam za uwagę. No i do usłyszenia. Pa, pa.